Oto jest historia, którą wam opowiem o królu Kazimierzu i jego żonie dla sojuszu z Litwą poślubionej, księżniczce litewskiej Annie Aldonie. Po śmierci Łokietka Kazimierz jednogłośnie królem wybrany zostaje, a jego matka Jadwiga po namowach Kazimierza koronę Annie oddaje. 25 kwietnia w dniu świętego Marka Ewangelisty arcybiskup gnieźnieński Janisław Kazimierza i Annę w katedrze krakowskiej koronuje. Kazimierz, ostatni z dynastii Piastów, namaszczony i koronowany, królem się staje, a Anna, małżonka jego, królową Polską zostaje. Uroczystość tą hucznie świętowano, tańce i turnieje organizowano.